Obawiam się tak naprawdę dwóch rzeczy. Pierwsza to jest taka, że nie umiemy dzisiaj przewidzieć wszystkich skutków katastrofy klimatycznej i może się okazać na przykład za 20 lat, że nie wpadliśmy, bo nie mamy takich narzędzi do prognozowania na to, że po prostu zagrożenie jest o wiele większe, na przykład, że pewne procesy nastąpią szybciej, a my po prostu będziemy tylko mogli być obserwatorami tych zmian, zupełnie bezsilnymi. Czarny scenariusz, którego obawiam się dla siebie osobiście, dla Polski, w momencie kiedy mówimy o globalnych zmianach klimatycznych i regionalnej globalnej suszy, to bardzo poważnym problemem będzie przede wszystkim kwestia żywności, kwestia dostępu do wody. Obawiam się tego, że życie już nie będzie takie jak 10-20 lat temu. Przede wszystkim obawiam się bardzo radykalnej pogody, która wpłynie to, w jaki sposób na co dzień żyjemy. Nie będzie już tak stabilnie, nie będzie pięknego lata, nie będzie jesieni, nie będzie lata, nie będzie wiosny, nie będzie śnieżnej zimy. I obawiam się tego, że nie będziemy mieli czym oddychać, że jedzenie będzie drogie, że zabraknie mi wody w kranie. No oczywiście obawiam się tego, jak ten świat będzie wyglądał powiedzmy za 10, za 15, za 20 lat. Moje dzieci już będą dorosłe. Czy na przykład one będą mogły mieć swoje dzieci, czy Ziemia będzie po prostu bezpiecznym miejscem do życia, czy na przykład będzie lepiej się nie rozmnażać, tak? Najbardziej obawiam się tego, że zabraknie nam czystego powietrza i czystej wody i że udusimy się i umrzemy z pragnienia i stanie się to szybko. Obawiam się, że jako społeczeństwo konsumpcyjne nie jesteśmy gotowi na zmiany, że nie mamy takiej świadomości zmian i nie czujemy potrzeby. Myślimy, że nas to nie dotyczy, bo zaśmiecają ludzie gdzieś z drugiego końca świata, tam płoną lasy, tam mają jakieś ekologiczne problemy. Biorąc pod uwagę, jaka jest sytuacja na całym świecie, że wiele osób w ogóle nie stać na to, żeby myśleć o zmianach klimatycznych, bo ich pierwszym zmartwieniem jest to, co mają zjeść, że po prostu to ich zajmuje. Jesteśmy w dość dużym, żyjemy w dość sporym komforcie i warto też to zauważyć, że mamy ten komfort, że mamy ten pozytyw, w którym mamy narzędzia, żeby zmieniać, żeby edukować, żeby działać. Wszystkie statystyki mówią, że kryzys klimatyczny nadejdzie, a wraz z nim kolejne kryzysy ekonomiczne, humanitarne. Natomiast to, czego można się spodziewać, to są migranci klimatyczni. Czyli bardzo wiele osób, często z biednych, najbiedniejszych regionów tego świata, które w wyniku zmian klimatu zostaną zatopione, trafią pod wodę, czyli ubogie wybrzeża, ubogie wyspy, czyli duża część globalnego południa. I ci ludzie będą rozpaczliwie poszukiwali swojego nowego miejsca na tej ziemi. To wszystko dzieje się na naszych oczach. Eksperci prognozują, że znaczna część obszarów Afryki i Azji przestanie być zdatna do życia. W związku z tym do 2050 roku, czyli już niedługo, liczba uchodźców, tak zwanych klimatycznych, może wynieść nawet 250 milionów osób. No to obawiam się, że nie będzie polityków lub polityka, który wykaże się jakąś sporą odpowiedzialnością, a tak naprawdę powinni się wykazać naraz wszyscy politycy na świecie, we wszystkich krajach, niezależnie od ustroju. Szczerze powiedziawszy, obawiam się obojętności i bierności, szczególnie teraz, kiedy tak naprawdę możemy jeszcze coś zmienić, bo potem nie wiadomo. Ale w zasadzie ktoś, kto obserwuje dookoła świat, ten sam widzi, że nawet w tak krótkim czasie, jakim jest kawałek naszego życia, że to już się zmienia. Bardzo bym chciała powiedzieć wam, że naprawdę jesteśmy na wielkim zakręcie świata. To, jak w tej chwili zadbamy o nasze najbliższe otoczenie, przede wszystkim o zieleń, o przyrodę, o zwierzęta, jest dla nas najważniejsze.